z nami Roberto Soldić. I myślę, że możemy zaczynać, tylko jeszcze tutaj muszę kliknąć. Hop. Hop. Dobrze, zapraszam. Pierwsze pytanie, Krzysiek. Halo, halo? Krzysieksport.pl, czy mnie słychać? Dobra. Halo. Dobra, nie ma na razie tego pytania jednak, więc poproszę Tomek. Dzień dobry, Roberto. Dobry. Roberto, jak długo naradzałeś się ze sztabem, żeby przyjąć walkę z Michałem Materlą w wyższej kategorii wagowej? Czy to wynika częściowo z tego, że trudno jest ci robić wagę półśrednią, czy po prostu jest to taki epizod i wyprawa do wyższej kategorii wagowej, żeby zmierzyć się z solidnym zawodnikiem KSW? Okay, so cześć everyone. First thing, I was supposed to fight with Andrzej Grzebek in 117, so 77 kilograms. So I was ready for this guy, and because he called me out, and then he pulled out the fight, and then I said to my manager, "What now? What we gonna do now?" And he said to me, "Yeah, you decide, because you fight alone, you know." And then I say, okay, I want to try middleweight. So I'm walking around like 90 kilo, 89. So I want to try test how I feel in the middleweight division. And then I say to my manager, I want to move on the one weight up. So we will see how I handled with it. And the KSW have the best guys in middleweight division in this category, you know, is the best guys. And then I see a big concurrence, so I took the fight with Mitchell, and yeah, ready to go Saturday. Na początku było tak, że Roberto miał walczyć z Andrzejem Grzebykiem, ale on wycofał się z walki, no więc Roberto zastanawiał się, co dalej. Zapytał trenerów, co robimy w takim razie, i oni odpowiedzieli, że no słuchaj, to ty walczysz, to ty zadecyduj, co chcesz zrobić. Roberto wtedy stwierdził, że chciałby spróbować swoich sił w kategorii średniej. Na co dzień waży po 89-90 kg, więc no chciał zobaczyć, jak się będzie czuł w tej dywizji do 83,9. No i poza tym w kategorii średniej jest bardzo dużo świetnych zawodników i według Roberto najlepsi fighterzy, jeśli chodzi o KSW, więc chciał się sprawdzić. No i Michał jest doskonałym zawodnikiem, żeby to zrobić, więc bardzo się cieszy, że może do tego dojść. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w sobotę. Widzieliśmy cię wczoraj z flagą polską w mediach społecznościowych. Wczoraj był wielki dzień dla Polski. Co to dla ciebie znaczyło? Wyjście z flagą, pokazanie, że jesteś gdzieś tutaj sercem z Polakami. Yeah, I respect a lot of Polish guys, and that they respect me. I'm welcome here, and then I feel really, really great. And with the big here, we are, you know, Slavic brothers. We are same Croatian, Poland. That's everything same. So in Poland, I have more. I have more support than in my country, you know. So. Poland means to me everything, you know. I fight here, it's my business, and I have really good friends, and I'm so happy that I have so much support and respect, and that means a lot. This pushed me forward to train more, and now fight with Michal Materla is great opportunity to fight with this guy, because he's a big name, big legend in the Poland, so everybody respect him.
And I'm just lucky guy. Tak, dla Roberto to jest bardzo ważna część jego życia, jeśli chodzi o Polskę, ponieważ no, w tym kraju walczy, tutaj sprawuje swoje biznesy i przede wszystkim on się tutaj świetnie czuje, bo ma bardzo duży szacunek do Polski i też czuje olbrzymi szacunek od Polaków. Dla niego powiedział nawet, że jest lepiej tutaj odbierany i jest jeszcze bardziej popularny i bardziej go traktuje się z szacunkiem niż we własnym kraju, czyli w Chorwacji, dlatego Polska jest dla niego no bardzo ważna w jego sercu i uwielbia tutaj być, uwielbia tu przebywać i bardzo się cieszy, że może być tutaj, gdzie jest teraz i że będzie mógł walczyć z Michałem Materlą w najbliższą sobotę. Filip. Cześć Roberto. Zanim pojawił się Andrzej Grzebyk oraz Mariusz Zaromski jako pretendenci do pasa, wymieniano najczęściej trzy postacie, czyli Michalski, Kaszubowski i Pietrzak. Jeśli miałbyś wybrać, to czy wybrałbyś walkę z Michalskim ze względu na to, że jeszcze się z nim nie mierzyłeś i czy uważasz, i który według ciebie z nich jest najgroźniejszy? To był trzeci. It's hard question. No, it's Michalski lose from Kaszubowski. I want Kaszubowski, so this fight make no sense for me. Now he's on two on the row. He won two fights, I think. He lost from David Zavada. Only what I see in 77 is double champion fan Grzebek. Other guys I beat, I Pieczek, I beat in three rounds, clear. Kaszubowski, I beat him. Michalski, it's not make no sense. Maybe he need three wins, then I have some interest because the fight need push me forward like this one with Materla, you know. It's this is, yeah, it's only what I see, only Grzebek in 77. We'll see how he fight with Zaranski Saturday. Roberto powiedział na początku, że to jest trudne pytanie, no bo z dwoma z tych trzech zawodników wygrał, tak naprawdę nie mierzył się tylko z Michalskim, ale z drugiej strony Michalski, mimo że teraz ma dwie wygrane z rzędu, to wcześniej wygrał z Kaszubowskim, z którym bez problemu wygrał Roberto, więc ma takie mieszane uczucia i uważa, że jedynym zawodnikiem, który go interesuje 7-7 w tym momencie jest podwójny były mistrz organizacji FEN, czyli Andrzej Grzebyk i że on jest tak naprawdę jedynym takim ciekawym dla niego nazwiskiem na ten moment ze względu właśnie na te wszystkie fakty, które przytoczył. No ale zobaczymy, jak sobie poradzi w sobotę i jak to będzie wyglądało teraz. Jeden z fanów poprosił mnie, żebym zapytał się ciebie, czy kiedykolwiek jeszcze wyjdziesz do utworu Jagi pod tytułem Love Song i skąd się u ciebie wziął w ogóle ten utwór? I have now my song. It's from Thompson, Geni Geni Kameni, but I fight in before I fought in Cage Warriors, and I put the song. The song is good because I listen one motivation about kickboxers, about Ramon Decker, and they put this song, you know. And then every day when I went to training, I listen this song, and then I say I put this song in next fight, you know. And then I beat the guy in Cage Warriors, and then maybe, you know, but for now just Thompson, you know, because. Roberto użył tej piosenki, ponieważ oglądał przed walką swoją na Cage Warriors, oglądał film o kickbokserach i tam była użyta właśnie ta piosenka o Deckerze, to był film i tam była użyta ta piosenka, więc ona bardzo dla niego dobrze działała motywująco, no i poszedł na Cage Warriors i wygrał ten swój pojedynek, dlatego gdzieś tam ona mu siedziała w głowie i dobrze na niego działała, no ale w tym momencie ma piosenkę Thompsona Geni Geni Kameni i będzie się trzymał tego artysty. Okej, teraz poprosimy Huberta.
Roberto, dużo ludzi mówi, że w kategorii średniej może stracić swoje największe atuty, jakim jest bez wątpienia twoja fizyczność i siła ciosu w kategorii półśredniej. Powiedz nam, jak to wygląda na sparingach, kiedy sparujesz z zawodnikami kategorii średniej. Nie odczuwasz braku właśnie tej fizyczności i że twoja siła ciosu jest troszkę mniejsza i sieje mniejsze spustoszenie na twoich sparing partnerach? Really, I don't know. I don't know this. I know after Saturday, and then I can say something about this, you know. But main sparring partner, it's my always middleweight guys like Abos Magomedov, Gleison Tibau is also big. You know, many guys from kickbox from Holland. It's guys like 95 kilograms. So all the time I'm in preparation with the biggest guy, bigger. Also, Drikus was 84. Drikus was also big. Pieczak was also big. So I can say maybe Saturday. After Saturday, I can say the middleweight guys is strong, you know. I spar also with many guys in Canada. Also, Andre Sanchez, he's like 100 kilo, and he go to 84. I show good, you know, but fight is other thing. We will see, but I feel great, you know. It's not a lot weight cut for me. About power, I don't know. But I fight before, you know, middleweight guys. So we'll see how I handled it. W sobotę Roberto mówi, że się okaże, czy jest słabszy od zawodników kategorii średniej w walce, ale no przywołał takie przykłady, że trenuje bardzo dużo z zawodnikami z wyższej kategorii. Jego główni sparring partnerzy, czyli Abus Magomedov i inni zawodnicy, z którymi trenuje w UFD Gym, przede wszystkim są z kategorii średniej. Też Gleison Tibau nie jest małym zawodnikiem, tak samo Dricos du Plessis jest zawodnikiem kategorii średniej i walczył z nim Roberto i nie czuł żadnej różnicy. Michał Pietrzak też nie jest małym rywalem, więc tak naprawdę do tego jeszcze sporo zawodników, z którymi się mierzy z Holandii, kickboxerów, z którymi Roberto sparuje, ważą po 95 kg nawet, więc tak naprawdę w całych przygotowaniach zawsze Roberto robi z większymi zawodnikami i z nimi trenuje do walki, więc raczej nie widzi tego problemu, aczkolwiek no będzie to wiadomo dopiero w środę po walce. Roberto, w historii KSW mieliśmy tylko jednego podwójnego mistrza, a mianowicie Mateusza Gamrota, którego już nie ma w KSW. Czy ty po ewentualnym zwycięstwie nad Michałem Materlą chciałbyś spróbować swoich sił w walce o pas i stać się drugim podwójnym mistrzem Federacji KSW? Many questions is about what is future, you know, but I don't know how I finish with Materla. It's Materla is no easy work because he is a big head. It's Vojovnik, you know, he is always go forward for finish the guys, and he is his fighter. But double champion sounds good, why not? But first Materla, I need focus on and talk only Materla. I don't want make big dreams, big plans and then crash it, no, just now focus on Materla. Pojawia się dużo pytań o tę przyszłość, ale no Roberto chce się skupić tylko na Michale Materli, bo on jest bardzo trudnym wyzwaniem, jest bardzo dobrym zawodnikiem, ma szeroki wachlarz umiejętności, a przede wszystkim jest wojownikiem, idzie zawsze do przodu, podejmuje zawsze walkę i ma olbrzymie serce do tego sportu, ale oczywiście podwójny mistrz brzmi bardzo fajnie i czemu nie, w przyszłości chętnie Roberto mógłby zostać takim. Czas na Kevina. Witam serdecznie, cześć Roberto. Moje pierwsze pytanie do ciebie jest o twoje przygotowania, jak przebiegały zapewne w UFD Gym, ale z kim miałeś okazję sparować do tego pojedynku z Materlą? Preparation is always good. I know I have injuries, that's good. It's always same, you know. I have a lot of wrestling, grappling, MMA training, so
My main sparring partner for this fight was Abus Magomedov, David Zawada, the glory kickbox champion, Grunhard Murtel, and his brother Fernando. I bring some guys, you know, Gleison Tibau, also the main sparring partner for this fight. And then I have two guys from wrestling, one guy from Iranian, Kamran. So we are good team, and I believe in myself. But preparation was really good, like always, all year I'm in training. So in this fight I don't have injuries and I'm 100% ready. Tym razem Roberto nie ma żadnych problemów, nie ma żadnych kontuzji, więc jest świetnie przygotowany. Cały okres przygotowawczy przebiegł świetnie i Roberto wymienił wszystkich sparring partnerów z imienia i nazwiska, z którymi trenował. Przepraszam, ja wam ich nie powtórzę, bo mieliśmy tutaj mały kłopot i musiałem się nim zająć i nie zapamiętałem tych nazwisk, no ale one się nie różnią po polsku i po angielsku. Drugie pytanie dotyczy twojej wagi. Idziesz kategorię w górę. Jak wygląda twoja waga na co dzień i ile ci tam jeszcze kilogramów zostało do zbicia? Now I'm 88, so 4 kilos to go. I don't go so big like first fight with Rikus. I was more bigger. I stay same, but I have now some breakfast, some evening lunch, you know, a little bit bigger. So I'm still hungry. I don't want to just eat it and go big for, you know. I learn a lot of from Luz. So yeah, 4 kilo to go, and the fight will be 3-4 kilo. That's it. I don't want to make only weight. It's not important, you know. Important is speed, timing, and condition, you know. Who is the bigger is only helps only like first round. Okay, teraz zostało Roberto około 4 kilogramów jeszcze do zrobienia i tak naprawdę w czasie walki powinien też mieć tylko około 3-4 kilogramów więcej powyżej limitu kategorii średniej. Powiedział Roberto, że nie liczy się tak naprawdę tak bardzo to robienie wagi, dużo się o tym mówi, ale według niego ważniejszy jest timing, jest ważniejsza szybkość i to, żeby być po prostu sprawnym, a kto zgubi bardzo dużo wagi, no to ma przewagę tego na samym początku pojedynku. No i Roberto nauczył się tego wszystkiego po tym, jak przegrał pierwszą walkę z Rikusem Duplessis, gdzie no był bardzo duży i bardzo dużo zbijał i od tamtej pory już jest nauczony, że tak nie można. Na co dzień po prostu też jest mniejszy właśnie w okolicy 90 kg i je trochę mniej, już nie objada się i cały czas stara się trzymać tę wagę, żeby nie wystrzeliwać za bardzo i nie, żeby tej nie było dużej dysproporcji pomiędzy tym, ile potem musi zrobić na wagę do swojego limitu kategorii. Filip? Roberto, poproszę cię o twoją predykcję na walkę Mariusz Saromski z Andrzej Grzebyk oraz powiedz, z kim ewentualnie wolałbyś się zmierzyć, bo wspominałeś kiedyś, że po walce z Kaszubowskim teraz chcesz tylko i wyłącznie wielkich nazwisk. Grzebyk. 80% Grzebyk, 20% Saromski, but MMA fight is full of surprise, you know, so, but I believe Grzebyk is much stronger, much bigger, and, but I say, who knows, you know, but I like to fight Grzebyk because he called me out, he is now like a record say me, but we'll see, you know, but I think Grzebyk. A Roberta jest 80-20% dla Andrzeja Grzebyka, no i chciałby, żeby on, bo Grzebyk jest większy, jest też wydaje się silniejszy i no po prostu zdaniem Roberto jest lepszym zawodnikiem w tym momencie kariery, a i też Roberto, tak jak wcześniej wspominałem, właśnie chciałby się z Andrzejem Grzebykiem spotkać, więc dla niego to idealny rywal do wygrania tego pojedynku. Dziękuję bardzo. Thank you, Roberto. Finish. Yes.